Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na południowe wydanie informacji. Trwa posiedzenie Sejmu. Burzliwa debata toczyła się na temat węgla, jego cen oraz przyszłości surowca. 3 miliardy złotych, tyle przewidziano na rekompensaty do zakupu węgla. Ma to pozwolić na zakup surowca przez Polaków po cenie nie wyższej niż 996 zł 60 groszy. Obecnie za tonę surowca można zapłacić nawet 3000 zł. Ceny budzą wiele kontrowersji w kontekście wojny energetycznej, jaką wypowiedziała Europie Rosja, a także w kontekście planu wygaszania kopalń. Krytycznie do działań rządu w sprawie polskiego górnictwa odniósł się poseł Krzysztof Bosak. W czerwcu 2020 roku ten rząd zamknął kopalnię rzekomo na 3 tygodnie pod pretekstem pandemii. Tylko po to, żeby już we wrześniu 2020 roku podpisać plan całkowitej likwidacji wydobycia w Polsce. Żeby w 2021 roku we wrześniu negocjować z Brukselą. Jak ten plan wprowadzać w Polsce? To nie pomysł rządu Zjednoczonej Prawicy, by odchodzić od węgla, ale od górne unijne zarządzenia, o czym przypomniał poseł Janusz Kowalski. Zwracam się szczególnie do lewicy. Posłuchajcie, co dzisiaj mówią związki zawodowe lewicowe skupione w OPZZ. Co mówi Kontra, co mówi Odkrywka w Bełchatowie, co mówią związkowcy z sierpnia 80. Bronią polskiego węgla, bo nie zgadzają się, żeby węgiel kosztował 3000 zł. A dlaczego kosztuje 3000 zł? Dlatego, że taka jest polityka Unii Europejskiej, która kazała Polsce zamykać górnictwo. Dla rządu Zjednoczonej Prawicy wydobycie węgla zawsze było jednym z priorytetów. Wicepremier Jacek Sasin przypomniał, jakie podejście do górnictwa miały rządy Donalda Tuska i Ewy Kopacz. To, że w ogóle mamy jeszcze dzisiaj w Polsce wydobycie węgla, to zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy w 2015 roku wygraliśmy wybory i sformowaliśmy rząd, polskie górnictwo było w stanie opłakanym, było w ruinie. Jak wyglądała polityka was, droga opozycjo, w stosunku do polskiego górnictwa, to bez ogródek i bez żenady o tym opowiadała wicepremier waszego rządu, Elżbieta Bieńkowska, w rozmowie utrwalonej na taśmach w restauracji Sowa i Przyjaciele. Na wspomnianym nagraniu Elżbieta Bieńkowska dosadnie ukazała marnotrawienie środków publicznych i pogrążanie stanu polskiego sektora wydobywczego. Przypomnijmy fragment nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele. Właściciel, czyli Ministerstwo Gospodarki, generalnie w dupie miało całe górnictwo przez 7 lat. Były pieniądze, żarli w ogóle, wiesz, pili lulki, palili, swoich ludzi oddawali. Swoich ludzi podstawiali, zarabiali, wiesz, ile zarabiali, nie? I nagle pierdyknęło. Według zaktualizowanego harmonogramu wygaszania kopalń będą one funkcjonować do 2049 roku, choć tu terminy mogą ulec zmianie. Niemcy, Austria czy Holandia w obliczu wojny na Ukrainie powracają do produkcji energii z węgla. Założenia unijnych polityków dotyczące redukcji emisji CO2, a co za tym idzie odejście od węgla, wydają się dziś mało realne. Dalsze podążanie tą drogą będzie jedynie pogłębiać kryzys energetyczny i wzrost cen za energię. Profesor Adam Glapiński złożył przed Sejmem przysięgę, co ma związek z objęciem funkcji prezesa Narodowego Banku Polskiego. To już druga kadencja Adama Glapińskiego. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, obejmując obowiązki prezesa Narodowego Banku Polskiego, przysięgam uroczyście, że postanowień Konstytucji i innych ustaw będę ściśle przestrzegać, oraz że we wszystkich swoich działaniach dążyć będą do rozwoju gospodarczego, ojczyzny i pomyślności obywateli. Tak mi dopomóż Bóg. Spór w koalicji rządzącej wokół Krajowego Planu Odbudowy był tematem rozmów na wczorajszym posiedzeniu Prawa i Sprawiedliwości. Jak przekazał szef klubu Ryszard Terlecki, posłowie zostali poinformowani, że fundusze z KPO nie zagrażają polskiej suwerenności. Do końca czerwca Polska ma się wywiązać z zobowiązań wobec Komisji Europejskiej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Kamieniem milowym jest m.in. reforma wymiaru sprawiedliwości. Kamienie milowe, które są podstawą do wypłaty Polsce środków z KPO, stały się przedmiotem sporu między politykami Prawa i Sprawiedliwości a Solidarną Polską. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przestrzegał, że polityka ustępstw, i tu cytat, rodzi wilczy apetyt Unii Europejskiej.
Spór wokół kamieni milowych był tematem wczorajszych rozmów na posiedzeniu Prawa i Sprawiedliwości. Szef klubu Ryszard Terlecki przekazał, że posłowie otrzymali informację, że nie należy podważać zasadności przyjęcia poszczególnych elementów KPO. Uspokajał także, że kamienie milowe w żaden sposób nie uderzają w suwerenność Polski i absolutnie są w jej interesie. Blisko 4 miesiące trwa rosyjska agresja na Ukrainę. Bez broni dostarczonej przez Zachód Ukraina nie jest w stanie się bronić. Konieczne są także sankcje. O siódmy pakiet, który ma być przedmiotem rozmów na najbliższym posiedzeniu w Brukseli, apeluje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Sytuacja na froncie pozostaje trudna. Wojna weszła w brutalną, wyniszczającą fazę. Rosyjskie wojska nasiliły ofensywę, która ma na celu wypchnięcie armii ukraińskiej z kluczowych rejonów. W obwodzie charkowskim trwa okrutny i cyniczny ostrzał rosyjskiej artylerii, który nic nie da okupantom, ale armia rosyjska jest głucha na wszelką racjonalność. Po prostu niszczy, zabija. Niemal 1/3 infrastruktury Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji została zniszczona. Straty można oszacować na kwotę 100 miliardów dolarów. Najbardziej ucierpiały Mariupol, Lisiczańsk, Siewierodonieck i Czernichów. Wczoraj Charków znalazł się pod masowym ostrzałem. Zginęło 11 osób. Ofiarą ataku jest 85-letnia kobieta, która nie chciała opuszczać swojego domu. Dziecko wojny przeżyła jedną wojnę, ale nie przetrwała tej. Była w ogrodzie, kiedy uderzył pocisk. Armia ukraińska uwalnia kolejne okupowane przez Rosjan miejscowości w obwodzie zaporowskim. Na jaw wychodzą przypadki zastraszania ludności i uprowadzania. Nawet 150 osób może przebywać w rosyjskiej niewoli. Tymczasem światowi przywódcy próbują obejść rosyjską blokadę Morza Czarnego, która uniemożliwia eksport żywności. Żywności, która stała się bronią w rękach Putina. Prezydent Putin uzbraja żywność, po prostu nazwijmy to jak to jest. On uzbraja jedzenie. Media donoszą, że w przyszłym tygodniu w Stambule ma dojść do rozmów na temat odblokowania portów. Stronami negocjacji mają być Rosja, Ukraina, Turcja i ONZ. Utrzymująca się blokada portów, ale także groźby pod adresem Litwy, która zablokowała transport do Kaliningradu, i szantaż gazowy przemawiają za szybką reakcją. Szybką reakcją w sprawie siódmego pakietu sankcji, o który nieustannie apeluje prezydent Wołodymyr Zełenski. Szanuj zdrowie, badaj nerki. Rusza kampania edukacyjna, która ma zwiększyć poziom wiedzy na temat raka nerki. Zdiagnozować tę chorobę może proste badanie USG jamy brzusznej. W Polsce co roku diagnozuje się około 5 tysięcy nowych przypadków zachorowań na raka nerki, z czego połowa umiera. Zazwyczaj winne jest późne wykrycie, kiedy choroba jest zaawansowana. Wśród czynników ryzyka jest m.in. palenie papierosów. Jak mówi doktor habilitowany nauk medycznych Paweł Wiechno, nowotwór nerki latami rozwija się bezobjawowo. Objawy, jeżeli się pojawią, pojawiają się zwykle późno i bardzo często są już związane z chorobą przerzutową albo z bardzo dużym zaawansowaniem miejscowym, czyli guz jest bardzo duży w nerce, utrudniające leczenie operacyjne. Wczesne wykrycie choroby jest kluczowe dla powodzenia terapii i rokowań pacjenta. Najważniejsze badanie przy zdiagnozowaniu raka nerki to USG jamy brzusznej. To jest badanie nieinwazyjne, to jest badanie, które łatwo wykonać, to jest badanie ogólnie dostępne i ono także jest dostępne w gabinetach lekarzy rodzinnych. Niestety pandemia spowodowała bardzo duże opóźnienia w diagnostyce nowotworów. Wykonano zdecydowanie mniej badań, które mogłyby zdiagnozować raka nerki. To, co my obecnie obserwujemy, to jest tak zwany ogon pandemii, czyli widzimy więcej pacjentów bardziej zaawansowanych, u których leczenie jest trudniejsze i dużo mniej efektywne. Aby wcześniej wykryć raka nerki, warto raz w roku wykonać USG jamy brzusznej, morfologię krwi i parametry nerkowe. Dziś w Rzymie rozpoczyna się 10. Światowe Spotkanie Rodzin. Przyświeca mu hasło miłość rodzinna, powołanie i droga świętości. Światowe Spotkanie Rodzin powstało z inicjatywy świętego Jana Pawła II. Po raz pierwszy zostało zorganizowane w Rzymie w 1994 roku.
Później odbywało się co 3 lata, m.in. w Brazylii, na Filipinach, w Hiszpanii, Meksyku i USA. Ostatnie spotkanie rodzin z całego świata odbyło się w 2018 roku w Irlandii. Z powodu pandemii ubiegłoroczny zlot rodzin został przełożony. W tym roku Światowe Spotkanie Rodzin będzie miało nową formułę. Odbędzie się po raz pierwszy jednocześnie w kościołach lokalnych na świecie. Hasłem tegorocznego zlotu rodzin w Rzymie jest miłość rodzinna, powołanie i droga świętości. W spotkaniu wezmą udział polskie rodziny na czele z księdzem biskupem Wiesławem Śmiglem. Przyjadą również rodziny polonijne. Ojciec Święty Franciszek przywita się dziś z uczestnikami w auli Pawła VI, gdzie będzie miał miejsce Festiwal Rodzin. Transmisja w Radiu Maryja i Telewizji Trwam rozpocznie się o godzinie 18:15. Z kolei jutro i w piątek odbędą się różne dyskusje panelowe i sympozja na temat życia rodzin katolickich, zadań rodziców i miłości małżeńskiej. W sobotę papież Franciszek odprawi mszę świętą na placu Świętego Piotra. Spotkanie rodzin zakończy się w niedzielę. Duch wiary, podążanie za Panem, uważne słuchanie Jego słowa, także u schyłku życia, jest najlepszym wyborem i tytułem do podziwu dla przyszłych pokoleń, mówił podczas dzisiejszej audiencji ojciec święty Franciszek. W kolejnym cyklu Kateches o starości ojciec święty Franciszek nawiązał do Ewangelii świętego Jana. Papież zwrócił uwagę na rozmowę między zmartwychwstałym Jezusem a Piotrem. Mówił, że jest to dialog wzruszający, z którego jaśnieje cała miłość Chrystusa do uczniów. W trakcie rozmowy Jezusa z Piotrem znajdujemy dwa fragmenty, które dotyczą starości, czasu świadectwa i długości lat życia. Pierwszy fragment to ostrzeżenie Jezusa skierowane do Piotra. Kiedy byłeś młody, byłeś samowystarczalny. Kiedy będziesz stary, nie będziesz już tak panował nad sobą i swoim życiem. A także twojemu świadectwu będzie towarzyszyć również ta słabość. Ewangelista dodaje swój komentarz, wyjaśniając, że Jezus nawiązuje do świadectwa najdoskonalszego męczeństwa i śmierci. Osoby starsze nie powinny być zazdrosne o młodych, którzy zajmują ich drogę. Honor, jakim jest wierność zaprzysiężonej miłości, wierność w podążaniu za wiarą, którą wyznają, jest tytułem do podziwu dla przyszłych pokoleń, mówił Ojciec Święty. Podczas audiencji papież Franciszek zwrócił się również do Polaków. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiaj rozpoczyna się 10. Światowe Spotkanie Rodzin. Życzę wszystkim polskim rodzinom, by we wzajemnej miłości odnajdywały swoją trwałość i powołanie do świętości. Zawierzam je Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski. Szczególnie modlę się za rodziny, które przeżywają trudności, by każdego dnia doświadczały Bożej obecności i miłosierdzia. Z serca Wam błogosławię. Unia Europejska powinna dać szansę krajom, które mogą znaleźć się pod naciskiem Kremla. Mowa tu między innymi o Gruzji, której mieszkańcy domagają się przyznania statusu kraju kandydującego. Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej po tym, jak Rosja wszczęła wojnę. Chwilę później zrobiły to Mołdawia i Gruzja, również walczące z separatystycznymi regionami wspieranymi przez Rosję. Jednak Komisja Europejska zaleciła przyznanie statusu kraju kandydującego tylko Ukrainie i Mołdawii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekonywała, że Gruzja dysponuje fundamentami umożliwiającymi osiągnięcie stabilnej demokracji i praworządności. Dobrze rozwija się także jej gospodarka. Jednak zdaniem Komisji Europejskiej za wcześnie dla Gruzji, by w tym momencie mogła uzyskać status kandydata do Unii Europejskiej. Komisja zaleca Radzie, aby Gruzja otrzymała perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy jej przyznać status kandydata, gdy zajmie się kilkoma priorytetowymi kwestiami. Ulicami Tbilisi przemarszowały dziesiątki tysięcy demonstrantów domagających się przyjęcia Gruzji do Unii Europejskiej. Krajem tym nadal kieruje oligarcha Bidzina Iwanszili, którego majątek stanowi około 1/3 PKB kraju. I to jeden z powodów, dla którego Komisja Europejska zaleciła przyznanie Gruzji perspektywy europejskiej, ale bez statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Myślę, że to dlatego, że Iwaniszwili chce utrzymać się przy władzy i za wszelką cenę pozostać przy władzy. Chce pokonać wolne media, chce walczyć z opozycją i aresztować ją, a wszystko to nie jest europejskie. Jest to zatem jego władza przeciwko ekspresji narodu wybranego przez
Europę. Dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wskazuje na powiązania rządzącej w Gruzji partii Gruzińskie Marzenie z krajem rosyjskim. Z jednej strony ona oczywiście deklaruje chęć zbliżenia z Unią Europejską, ale też bardzo mocno współpracuje z Rosją i mamy takie przecieki między innymi ze źródeł ukraińskich, że między innymi właśnie Gruzja jest tym samym ogniwem, przez które przenikają towary objęte sankcjami do Rosji. Też same elity związane z tą partią, one mają dużo biznesów w Rosji, więc to jest taki jasny sygnał, albo jesteście po stronie Rosji, albo po stronie Unii Europejskiej, Zachodu, Stanów Zjednoczonych. Politolog dr Tomasz Szyszlak podkreśla, że władze niewiele robią, by Gruzja mogła zbliżyć się do kryteriów kopenhaskich, które są stawiane przed państwami członkowskimi do Unii Europejskiej. Tak więc zwraca się wciąż uwagę na przepaść, która dzieli przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie związane z dyskryminacją określonych grup w społeczeństwie gruzińskim. Mówi się, że prawa kobiet są nadzwyczaj łamane, również kwestie związane z ochroną środowiska. I tutaj Gruzja musi jeszcze dużo zrobić w tym kierunku. Jeszcze jesienią ubiegłego roku gruziński premier wskazywał, że Gruzja wystąpi z wnioskiem o członkostwo do Unii Europejskiej w 2024 roku. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.